Powodów do tego, by przypomnieć sylwetkę tej wybitnej, ale nieco już zapomnianej radomianki, jest wiele. Maria Keles-Kraus z domu Nynkowska, socjalistka, działaczka społeczna, niepodległościowa i oświatowa, pierwsza w Polsce, a być może także w Europie, kobieta wybrana na stanowisko prezesa Rady Miejskiej, urodziła się 11 czerwca 1882 roku w Radomiu. Mieszkała przy ulicy Spacerowej 12/14, obecnie Mikołaja Reja, wraz z matką, bratem i ciotką w nieistniejącej już dziś kamienicy. Matka Marii, Eleonora, była silnie zaangażowana w działania niepodległościowe. W jej domu odbywały się konspiracyjne zebrania Polskiej Partii Socjalistycznej. W zachowanym rękopisie Maria tymi słowami opisuje lata swojej młodości. Nie piszę o ówczesnym dzieciństwie, bo było zapewne podobne do dzieciństwa innych dzieci żyjących w dostatku. Rodzice moi żyli w separacji. Matka administrowała swoją kamienicą, a ukochana moja ciotka, siostra matki, zarządzała gospodarstwem domowym. Jeśli posiadam jakieś dobre cechy charakteru, to głównie jej to zawdzięczam. Po ukończeniu 5 klasy matka postanowiła oddać mnie do polskiej szkoły w Warszawie. Mnie jednak urzekły świeżo otwarte kursy Wyższej Szkoły Handlowej dla Kobiet Józefy Siemirackiej, nie tyle z powodu zamiłowania do handlu, lecz nazwa Wyższe Kursy Handlowe dla Kobiet niezmiernie imponowała 16-latce. Po ukończeniu kursów wróciłam do Radomia i dzięki poparciu profesora Bukowieckiego otrzymałam posadę księgowej w spółce rolnej. W tym czasie męskie gimnazjum zaczęło odgrywać rolę buntowników. Wybrana przez dziewczęta jako łącznik między nami i męskim gimnazjum, zetknęłam się ze Stanisławem Keles-Krausem. Chodziło nam głównie o korzystanie z bogatej, tajnej biblioteki męskiego gimnazjum, posiadającej różne zagraniczne wydania polskiej literatury. Pod koniec 1904 roku pobraliśmy się ze Stanisławem Keles-Krausem i pojechaliśmy do Wiednia. Na wiosenny semestr pojechaliśmy do Genewy, gdzie urodziła się nasza starsza córka. Studia medyczne mój mąż kontynuował, tak jak to było zaplanowane, w Krakowie. Kraków w 1905 roku był tak przepełniony uciekinierami z królestwa, że zdobycie dachu nad głową graniczyło z cudem. Gdy w tramwaju mówiłam o tym z koleżanką, jakaś dostojna matrona zaproponowała mi pokój z kuchnią na ulicy Berka Joselewicza. O zwykłej godzinie zjawiliśmy się w kawiarni przy stoliku zajmowanym stale przez socjalistów. Oczywiście pochwaliłam się zdobyciem mieszkania, ale gdy wymieniłam nazwę ulicy, Ignacy Daszyński krzyknął wielkim głosem: "Co?" Z dalszej części rozmowy wynikało, że dom, w którym otrzymaliśmy mieszkanie, był jedynym prywatnym na tej ulicy. Wszystkie inne były publiczne. W 1910 roku pojechaliśmy do Paryża, gdzie mój mąż uzupełniał swoją wiedzę w dziedzinie chorób dziecięcych. Rok minął jak tydzień. Po długich rozważaniach zdecydowaliśmy się osiąść w Radomiu. Wiodło nam się dobrze. Mąż od razu zyskał sporą praktykę, ja trochę zleconych prac buchalteryjnych. Oboje pracowaliśmy społecznie. Wojna 1914 roku przerwała tę sielankę. Mąż został zmobilizowany jako lekarz do wojska rosyjskiego. Tak się złożyło, że w 1918 roku mąż na czele utworzonej komisji odbierał władzę z rąk komendanta. Wyszedł na balkon dawnego starostwa, wywiesił polską flagę z orłem przechowywaną w trumnie w kościele bernardyńskim i przemówił do licznie zgromadzonego tłumu. Zaczęła się wolna Polska. Wkrótce przeprowadzono wybory do Rady Miejskiej. Polacy i Żydzi socjaliści uzyskali większość i ku zdumieniu, a nawet zgorszeniu niektórych radomiaków, mnie wybrano na prezesa Rady Miejskiej. Coś niesłychanego. Pierwsza kobieta w Polsce na tym stanowisku. Jeśli Radom był zaskoczony moim wyborem, to ja byłam nim po prostu przerażona. Czy dam sobie radę? Czy nie skompromituję kobiet? Maria Keles-Kraus w sumie nie miała odpowiedniego wykształcenia.
Nie miała nawet tak zwanej dużej matury, która by ją uprawniała do studiów, więc podróżując z mężem, Stanisławem Tyles-Krausem, który studiował, podróżując do Krakowa, do Wiednia, mogła być tylko wolnym słuchaczem na różnych kursach i zresztą z tego korzystała i zawsze była. Natomiast no, jej przygotowanie nie było z dzisiejszego punktu widzenia, czy dzisiejszych standardów, wystarczające. Więc na pewno musiała nadrabiać to takimi cechami charakteru, które nie każdy ma. Znaczy czerpać gdzieś z wnętrza, z tego, co zostało nam dane. Maria Kalesklaus dosyć szybko we wszystkich organizacjach, w jakich działała, były to organizacje kobiece, jak Liga Pogotowia Wojennego i inne organizacje, szybko dosyć obejmowała funkcję przewodniczącej. Myślę, że nie było to tylko podyktowane pozycją jej męża. Myślę, że musiała mieć też w sobie właśnie jakąś taką energię, jakąś taką ambicję, która jej to pozwalała zrobić. Myślę też, że te jej cechy charakteru, to takie zerwanie z taką typową rolą kobiety, która jest przy mężu w domu, a taką rolę miała. Znaczy, to, co jest jeszcze ciekawe, to zanim wyszła za mąż, to pracowała już wówczas zawodowo, ale w akcie ślubu jest napisane przy matce. Nic nie ma na temat jej pracy zawodowej, na temat tego, że była urzędniczką, tylko właśnie, że przy matce. Podczas gdy o jej mężu, jest przyszłym mężu, jest taka wzmianka, że studiuje. W życiu politycznym międzywojennego Radomia Maria Kalesklaus zaliczała się bezsprzecznie do elity lokalnych działaczy socjalistycznych. Razem ze swoim mężem, z Józefem Grzecznarowskim, Romanem Szczawińskim, Jerzym Radomskim, tych nazwisk można by wymieniać jeszcze wiele. Jeżeli popatrzymy i przeanalizujemy protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej, bezsprzecznie widać z nich, że nie była osobą często zabierającą głos, osobą wygłaszającą kwieciste przemówienia. Natomiast bardzo szybko znalazła dla siebie w życiu samorządu sferę, w której doskonale się realizowała. Tą sferą była szeroko rozumiana opieka nad dzieckiem. I to nad rozwojem fizycznym dziecka, ale także nad rozwojem intelektualnym. Inicjatywa założenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z 1922 roku zbiegała się z tymi inicjatywami, które zapamiętywane są do dziś najsilniej, czyli z objęciem wszystkich dzieci uczęszczających do radomskich szkół bezpłatną opieką stomatologiczną, z wysyłaniem dzieci z najuboższych rodzin do Buzka i do innych uzdrowisk, do szeregu działań, które miały spowodować, że życie ubogich dzieci z Radomia będzie życiem jak najbardziej szczęśliwym. To bezsprzecznie Marii Kalesklaus trzeba zapamiętać. Maria Kalesklaus była prezesem, przewodniczącą Rady Miejskiej przez dwie kadencje. Od 1919 do 1926 roku. Potem w nieprzyjemnych dla niej okolicznościach uchwalono dla niej wotum nieufności. No, tak bywa w polityce. Jakby są okresy, kiedy polityk jest lubiany, a potem zdarza się konflikt czy nieporozumienie i różnie bywa. Maria Kalesklaus nie przejęła się tym. To znaczy, jeżeli przeżywała, to po cichu, natomiast potem kandydowała do Rady, bo w ogóle była radną przez 5 kadencji. To też jest taki ewenement. Ale od 27 roku chciała być ławnikiem w zarządzie miasta. Czyli no, na dzisiejsze standardy być może byłaby ta funkcja odpowiadająca wiceprezydentowi. Odpowiadała za edukację i za opiekę nad dziećmi. I tu wykazała się też ogromną energią. Zajmowała się dziećmi chorymi na jaglicę, organizowała letnie kolonie, ale może co najbardziej ciekawe i też najbardziej kontrowersyjne, wprowadziła przymus szkolny. Wprowadziła przymus szkolny, który egzekwowała, to znaczy rodzice za nieposyłanie dzieci do szkoły byli karani aresztem. I rzeczywiście doprowadzała do aresztowań głównie ojców. Przed uzyskaniem przez kobiety praw politycznych ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. I na takim wiecu, który zorganizowały radomskie kobiety, radomianki w kinie Corso 3 listopada 1918 roku, ta sprawa została tak bardzo dobitnie powiedziana przez radną Wrącką. To znaczy późniejszą radną, wówczas to była Stanisława Wrącka, przełożona seminarium nauczycielskiego. Opisała to w swoich wspomnieniach Maria Walewska.
Pełnoletnie i rozumne kobiety były traktowane jak małe dzieci lub ludzie upośledzeni umysłowo. Pani Wrącka przytaczała wypadki, gdy owdowiała kobieta nie miała prawa opiekować się i zarządzać majątkiem swych dzieci. Nie wolno było jej być świadkiem w sądzie lub podpisywać prawną umowę. Ona sama, pracując zarobkowo i odkładając oszczędności na książeczkę bankową, nie mogła podejmować potem tych pieniędzy bez oficjalnej zgody i asystencji męża. Okres wojny i okupacji stanowił w życiu Marii Keres-Kraus, jak i tysięcy radomianek, wyraźny przełom. Stanisław Keres-Kraus został błyskawicznie aresztowany przez Niemców. Trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Wyrabiając mydło, wyprzedając majątek zdobyty przed wojną, starała się przeżyć z miesiąca na miesiąc i to na szczęście się udało. Uniknęła aresztowania, mąż po 5 latach powrócił z obozu koncentracyjnego i faktycznie było to z radomskich małżeństw, dla których początek 1945 roku oznaczał otworzenie się zupełnie nowego etapu w ich życiu. W 1946 roku Stanisław Keres-Kraus otrzymał bardzo interesującą propozycję od polskich władz państwowych, propozycję objęcia stanowiska ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Danii i tę propozycję zaakceptował. I Cyrankiewicz mu mówi: panie doktorze, na litość boską niech pan wyjeżdża, bo zaczynają się, prawda, te procesy PPS-owców. Proponuję panu 3 kraje, mianowicie Holandię, Belgię i Danię, żeby pan się usunął w cień właśnie jako taki minister pełnomocny. On to przyjmuje. Wjeżdżaj naturalnie z Marią Keres-Kraus. To jest wielka miłość, która dotrwa do samego końca, do śmierci. No więc wjeżdża razem do Kopenhagi i tam siedzą na tej placówce wiele lat, mianowicie tak długo, aż Stanisław został dziekanem Korpusu Dyplomatycznego. W tym czasie Maria Keres-Kraus nie próżnuje, ona znowu jest aktywna w postaci pomocy różnorakiej organizacjom tym polonijnym. Tam była dosyć duża Polonia, jeszcze przedwojenna, głównie rolników. Ona działa na tym polu, wspomagając swojego męża. I co jest najbardziej zdumiewające w tej kobiecie? Ta ciągłość, chęć poznawania świata, chęć nauczania siebie. I ona w wieku prawie 70 lat, ona nauczyła się tak trudnego języka, jak był język duński. Zupełnie to jest niesamowita rzecz. O niesamowitych zdolnościach i o niesamowitej pracowitości Marii Keres-Kraus świadczy fakt, że podczas pobytu w Danii, 8-letniego z tego co pamiętam, zdołała nauczyć się języka duńskiego do tego stopnia, go opanować, że ze swobodą tłumaczyła literaturę duńską na język polski. Efektem tego jest kilka świetnych tłumaczeń, głównie pisarza duńskiego Martina Andersena Nexo. To był taki socjalizujący pisarz, autor znanych nawet w Polsce powieści, zwłaszcza w latach 50., między innymi takiej powieści Pele Zwycięzca, która została później przeniesiona na ekran w roku 1987, a główną rolę grał wybitny szwedzki aktor Max von Sydow. Keres-Krausowa przetłumaczyła drugą bardzo znaną powieść Martina Andersena Nexo, czyli Czerwony Morten. Oprócz tego tłumaczyła jego opowiadania, jak również powieść Rodzina Franków. Profesor Michał Keres-Kraus wspomina młodzieńcze lata spędzone w rodzinie Marii i Stanisława. Ja miałem sposobność jako chłopiec gimnazjalista
być u nich dwukrotnie. To było w roku 1946 i 1947. Dlaczego o tym mówię? Bo to są znowu takie cechy charakteru Marii bardzo istotne, wydaje mi się. Otóż ja podczas tego pobytu byłem poddany bardzo ścisłej kontroli pani Marii Kerskraus. Mianowicie codziennie musiałem godzinę na głos czytać i to ona dobierała lekturę. A po tym, po godzinnym czytaniu, byłem zabierany do któregoś z ważnych muzeów. I następnego dnia potem, po każdej wizycie w tym muzeum, czy to Thorvaldsena albo Nacjonalmuzeum, musiałem zdawać relacje, co tam obejrzałem. I tak po kolei, po sali, byłem przez nią przepytywany. I to bardzo, bardzo surowo. Bardzo surowo. Także mogę powiedzieć, że w wakacje, mimo tego okresu, w którym bardzo ciężko było wyjeżdżać i można się było spodziewać, że będą takie atrakcyjne do gimnazjalisty, to były jednak w jakimś stopniu dla mnie uciążliwe. Oponenci polityczni z prawej strony sceny zarzucali zawsze doktorowi Kerskrausowi, że jest pod absolutnie przemożnym wpływem swojej żony Marii, że słucha się jej we wszystkim, że właściwie jest taki, można dzisiaj powiedzieć, pantoflarzem. Doktor Kerskraus na to zawsze odpowiadał, że uważa, iż rządzić powinien ktoś mądrzejszy, a w jego wypadku, w przypadku jego małżeństwa, tą osobą mądrzejszą jest jego żona. I takim stwierdzeniem zamykał usta oponentom. Marii Kerskraus narzucano właśnie, że jako socjalistka utrzymuje służbę domową, bo Maria miała dwie służące. Co ona odpowiadała, że tak, zatrudnia dwie służące, ponieważ uważa, że zatrudnienie jednej byłoby obciążeniem zbyt dużym w jej domu. Prawdopodobnie prowadzenie takiego domu bez służącej i prowadzenie przy tym jeszcze działalności publicznej byłoby niemożliwe. Znaczy, służąca była standardem, jakbyśmy na to nie patrzyli dzisiaj. Małżeństwo Kerskrausów przez wiele lat przyjaźniło się z wybitną polską pisarką, myślę o Marii Dąbrowskiej. W związku z czym Maria Dąbrowska bardzo często odwiedzała swoich przyjaciół w Radomiu i dzięki temu w licznych fragmentach dzienników Dąbrowskiej właśnie ów Radom się pojawia. A co ciekawe, ten Radom pojawia się zawsze w takich bardzo ciepłych barwach. Dąbrowskiej w ogóle nasze miasto się bardzo podobało. Twierdziła, że jest to miasto z nieodkrytym wciąż pięknem. I tak naprawdę dzięki Marii i Stanisławowi Kerskrausom, no Radom wszedł na karty polskiej literatury pięknej przez wielkie L, bo Maria Dąbrowska to na pewno jedna z najwybitniejszych pisarek XX wieku. Maria Kerskraus nie przypuszczała, że ten wyjazd będzie tak naprawdę wyjazdem z Radomia na stałe, bo chociaż spędziła razem z mężem w Danii wiele lat, tutaj przecież nauczyła się obcego dla niej języka i to na takim poziomie, że zaczęła dokonywać tłumaczeń literackich. To, kiedy małżonkowie wrócili do Polski, nie wrócili już do Radomia, osiedli w Warszawie. Trudno powiedzieć, czy był to wybór spowodowany okolicznościami życiowymi, czy też właśnie uznali oni, że te powojenne przemiany w Polsce to już jest okres, w którym nie będzie możliwości realizowania tych działań, które realizowane były w okresie międzywojennym. Dla mnie Maria Kerskraus jest bardzo ważną osobą z uwagi na jej zaangażowanie w kwestie kobiece, tak zwane kwestie kobiece, kwestie równouprawnienia kobiet, praw wyborczych dla kobiet, w ogóle praw politycznych dla kobiet. Pamiętam, że przeżyłam taką dużą fascynację jej postawą, jak byłam młodą kobietą i pisałam swoją pracę magisterską. Opisałam właśnie o Marii Kerskraus, właściwie o tym jej okresie, kiedy była przewodniczącą Rady Miejskiej w Radomiu.
Bo też Maria Kelles-Kraus była pierwszą kobietą w Polsce i z tego, co udało mnie się ustalić, pierwszą kobietą w Europie, która po uzyskaniu przez kobiety praw wyborczych została od razu wybrana na tak wysoki urząd, na bycie dzisiejszą przewodniczącą, wówczas prezesem Rady Miejskiej. Było to w roku 1919, a zaledwie w 1918 kobiety uzyskały prawa wyborcze. My oczywiście dzisiaj oceniamy dorobek socjalistycznych władz Radomia bardzo pozytywnie, bo wiele materialnych pozostałości tego dorobku można odnaleźć jeszcze w przestrzeni współczesnego Radomia. Natomiast warto przypomnieć, że polityka socjalistów miała licznych oponentów. Stosując pewne uproszczenia, była ona stosunkowo prosta. Najważniejszym środowiskiem społecznym Radomia są robotnicy i władze miasta powinny działać tak, aby zapewnić im jak najlepsze warunki bytu. Trzeba było jednak na ten cel zdobywać pieniądze i tutaj też rozumowanie było stosunkowo proste. Pieniądze dadzą ci, którzy te pieniądze mają, a więc tak zwani kapitaliści i tak zwane drobnomieszczaństwo. Radom słynął w okresie międzywojennym i z tych zdobyczy socjalistycznych, jak to wtedy mówiono, ale także słynął z kilkunastu bardzo wysokich podatków komunalnych, które obciążały właśnie te klasy posiadające i to wzbudzało nieustanną krytykę. Rada Miejska, której przewodniczącą była przez długi czas Maria Kelles-Kraus, była areną nieustannych sporów politycznych i te spory spowodowały, że w pewnym momencie została odwołana z funkcji przewodniczącej. Trudno już dzisiaj po latach dywagować, na ile był to efekt faktycznie pewnego osłabienia realizowanych przez nią prac, na ile przesadnego upolitycznienia pewnych działań, a na ile określonej gry politycznej. Fakt jest faktem, że swoje stanowisko straciła. Zapisała się jednak w historii jako bezsprzecznie pierwsza w Polsce i prawdopodobnie pierwsza w Europie kobieta, która pełniła funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej. W przestrzeni publicznej Radomia jest wiele miejsc, w których usytuowane są tablice upamiętniające osoby zasłużone dla naszego miasta. Na żadnej z nich nie ma jednak nazwiska Marii Kelles-Kraus. Może wreszcie nadeszła właściwa chwila, aby to zmienić.